wyłącznie wersja, że tylko i wyłącznie ja mogłem być winny i spowodować to zdarzenie. Przyjrzyjmy się zatem, jak aparat państwa pod rządami Zjednoczonej Prawicy wyjaśniał sprawę wypadku, w którym ranna została ówczesna szefowa tego rządu. I temu, w jakiej sytuacji był obywatel Sebastian Kościelnik. Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy? Podkreślmy, nie kwestionujemy wyroku sądu. Zwracamy uwagę na wydarzenia, które ten wyrok poprzedziły. Podszedł strażak jeden, zapytać tylko, czy wszystko w porządku. Przy okazji też poinformował, z kim miało miejsce to zdarzenie. Tuż po wypadku służby pomagały rannym Beacie Szydło i funkcjonariuszowi ówczesnego Biura Ochrony Rządu. Kościelnikowi nie. Co potwierdza ten policyjny protokół zatrzymania. Do tego dokumentu jeszcze wrócimy. Bo ile wszyscy inni uczestnicy zostali przebadani, tak ode mnie tylko pobrano próbki na obecność alkoholu, narkotyków i to był mój jedyny kontakt z lekarzem w szpitalu. Ten człowiek, siedząc w samochodzie, mógł spokojnie zasnąć i umrzeć, nie wiedząc o tym, że umiera, bo coś mu było. A to, że funkcjonariusz BOR zastukał w szybę, czy strażak zapytał, czy wszystko ok, to jest udzielenie pomocy. To jest absurdalna historia. Mówi mecenas Władysław Pociej. Uznałem, że to nie może tak być, żeby w ten sposób traktować młodego człowieka. Tu zaznaczmy, adwokat sam, dzień po wypadku, pro bono podjął się obrony kierowcy. Bo w pierwszych godzinach po wypadku Kościelnik, jak mówi, był zapewniany przez policję, że adwokata nie potrzebuje. Odpowiedź była jednoznaczna, że na tym etapie adwokat nie jest mi do niczego potrzebny. Czyli to pan pytał, czy pytałem ja, pytałem również moja mama, która próbowała ustalić, czy ja faktycznie jestem na tej komendzie policji. I również ją zapewniano, że ten adwokat na tym etapie do niczego nie jest potrzebny, że są tylko jakieś wstępne ustalenia. W czasie, gdy w miejscu wypadku zabezpieczane były ślady, rzecznicy policji jednoznacznie wskazywali na winę Kościelnika i forsowali wersję o prawidłowej jeździe limuzyn rządowych. No jest to zdarzenie, które zostało spowodowane nieumyślnie przez niefrasobliwość tego młodego człowieka, który nagle zaczął skręcać w lewo. Dla niego też jest to pewnie bardzo duże przeżycie. Pewnie prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy nawet, z kim ma do czynienia i że chodzi tutaj akurat o pojazd, w którym poruszała się pani premier. Wstępne ustalenia mamy, że kolumna miała włączone zarówno sygnały błyskowe, czyli świetlne, jak i dźwiękowe. I mogła wyprzedzać nawet na podwójny ciąg i mamy tutaj podwójną ciąg. Oczywiście pojazdy uprzywilejowane mogą nie stosować się do pewnych zasad ruchu drogowego. Ja miałem cały czas spore wątpliwości, natomiast narracja już nawet w trakcie przesłuchania była taka, że jeżeli się przyznam, to będzie mniejszy wyrok, będą to jakieś zawiasy. Tak to argumentowano. Ta policja, która pana przesłuchiwała, tak sobie mówiła, tak? Tych dwóch funkcjonariuszy miałem być ponoć przesłuchiwany przez prokuratora. Mimo wątpliwości 20-letni uczeń Kościelnik, podkreślmy jeszcze raz, bez adwokata, w komisariacie podpisał ten protokół zatrzymania, w którym policja sformułowała taki zarzut. Zwróćmy uwagę, protokół powstał nieco ponad 4 godziny po wypadku i tu też policja uznała, że limuzyny rządowe jechały prawidłowo, były uprzywilejowane, czyli miały włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Później, powiemy o tym za chwilę, okazało się, że było inaczej. Ale właśnie ten podpisany przez Kościelnika protokół dał służbom i politykom możliwość wskazania winnego. Podpisał protokół wyjaśnień, w którym przyznał się do winy. On zrobił błąd. On się do tego błędu przyznał. To nie jest tak, żeby ktokolwiek tutaj zawinił poza tym młodym człowiekiem. Thank you.